4 maja 2022 roku Krajowy Sekretariat Nauki NSZZ Solidarność zorganizował spotkanie z przedstawicielami organizacji ETUC zrzeszającej Europejskie Związki Zawodowe Nauczycieli. Głównym tematem tego spotkania była kwestia, jak wspomóc pracowników oświaty, nauczycieli szkół, nauczycieli akademickiej w sytuacji, z jaką mamy aktualnie do czynienia, to znaczy z kryzysem związanym z wojną na Ukrainie. Jak wiemy, w krótkim czasie do naszego kraju przybyło kilka milionów uchodźców. Wśród nich znajdują się również dzieci. Całe społeczeństwo w bardzo entuzjastyczny sposób zareagowało na tę sytuację. Wszyscy nieśliśmy pomoc uchodźcom. Również nauczyciele w szczególny sposób nieśli pomoc dzieciom, które przybyły z obszarów objętych wojną z Ukrainy. Osobiście włączali się do różnych akcji, do przewożenia uchodźców, całych rodzin z granicy polsko-ukraińskiej w głąb kraju. Oferowali miejsca noclegu i życia w swoich domach. Organizowali i dalej organizują różnego rodzaju zbiórki odzieży, żywności. We wszelki sposób starają się wspomóc dzieci ukraińskie oraz ich rodziców, głównie matki. Nauczyciele polscy w związku z taką sytuacją ponoszą dodatkowe koszty. Jest to dodatkowy wysiłek związany z poświęceniem dużej ilości czasu na przygotowanie się do pracy z dziećmi, które przybyły z obszarów objętych wojną. Muszą się przygotować do tego, jak pracować z tymi dziećmi. Starają się poznać podstawy języka ukraińskiego, aby skomunikować się z dziećmi. Warunki pracy nauczycieli, którzy oczywiście z wielkim sercem i oddaniem pracują ze wszystkimi dziećmi, w tym z dziećmi ukraińskimi, te warunki pracy niestety ulegają cały czas pogorszeniu. Zwiększa się liczebność oddziałów. Dużo trudniej jest pracować z większą liczbą dzieci w klasie. Dotyczy to głównie oddziałów w dużych miastach, ale nie tylko. Podobnie jak w czasie pandemii, kiedy nauczyciele włożyli dodatkowy czas, ponieśli dodatkowe koszty związane z nadzwyczajną sytuacją, tak dzieje się i teraz. Niestety rząd nie zauważa tego wysiłku nauczycieli, nie stara się docenić i gratyfikować tego wysiłku. Przykładem tego jest zaproponowana niedawno od maja tak zwana rewaloryzacja płac wynosząca 4,4%. Zostaliśmy szczególnie negatywnie potraktowani, na przykład pozostali pracownicy sfery budżetowej otrzymali rewaloryzację płac od 1 stycznia. Nam proponuje się tę pseudopodwyżkę od 1 maja. Tak naprawdę główną przyczyną tej pseudorewaloryzacji jest fakt, że pensja nauczyciela stażysty, czyli tego, który ma wyższe wykształcenie i z przygotowaniem pedagogicznym, zaczynając swoją pracę od 1 września tego roku szkolnego, otrzymuje wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej w Polsce. Nasza branża jest niedoceniona. Skończył się dialog już od stycznia
nie mamy żadnych rozmów pomiędzy przedstawicielami ministerstwa czy rządu ze związkami zawodowymi. Podczas spotkania 4 maja mieliśmy możliwość takiego wspólnego, trójstronnego, można powiedzieć, spotkania z ministrem edukacji i nauki, z właśnie przedstawicielami ETUCE. Tam europejska dyrektor zwróciła uwagę na to, jak ważnym problemem jest w tej trudnej sytuacji prowadzenie szerokiego dialogu społecznego ze wszystkimi partnerami społecznymi. Podkreślała to dwukrotnie, jak ważna jest współpraca rządu, na przykład ze związkami zawodowymi. Niestety przedstawiciele ministerstwa wspomnieli tylko o prowadzeniu rozmów, o prowadzeniu dialogu z samorządami lokalnymi. Również europejska dyrektor podkreśliła, że wśród problemów, jakie spotykają nauczycieli w sytuacji, kiedy do kraju przybywa bardzo duża liczba uchodźców, jakim problemem są braki kadrowe w oświacie. Ze zdziwieniem przyjęliśmy uwagę pana ministra edukacji i nauki, że w Polsce nauczycieli jest za dużo. Uważamy, że w tym czasie szczególnym, tak jak bardzo nasi rządzący i przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki dbają o naszych, mówimy, gości z Ukrainy, tak też powinniśmy być my traktowani, my nauczyciele. Bardzo ubolewamy nad tym, że dialog pomiędzy ministerstwem a związkami zawodowymi w zasadzie od kilku miesięcy nie istnieje. Podczas naszego spotkania w dniu dzisiejszym apelowaliśmy za pośrednictwem przedstawicieli ETUCE o to, aby organizacje europejskie, aby rządy europejskie doceniły wagę Polski, polskiego społeczeństwa w niesieniu pomocy uchodźcom. Apelowaliśmy, aby zostały przeznaczone środki finansowe dla Polski, między innymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki tym środkom nasze warunki pracy nauczycieli dzięki dofinansowaniu do odpowiedniego sprzętu, pomocy naukowych uległoby polepszeniu. Również byłaby to szansa na rozwinięcie kształcenia zawodowego, które tak w tej sytuacji jest nam potrzebne. Mamy nadzieję, że podobne spotkania odbędą się w przyszłości i że będziemy mogli korzystać z pomocy i doświadczeń europejskich związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.